Kilku zawodników mających na swoim koncie występy ligowe, bracia Augustonowiczowie, Mirosław Czerniakiewicz. No i w tej chwili nie poradził sobie pod koszem Grzegorz Kwolek, okazja do kontry, Augustynowicz. Czerniakiewicz i dwa punkty dla drużyny Edge Computer, która w półfinale pokonała zespół Rekpolu po bardzo zaciętym meczu 93-88. Mówiło się, że to najlepszy mecz całej 10. jubileuszowej edycji w Rondby. W drugim półfinale Radio Klakson zwyciężył Computerland 83-72. Nieudany rzut za trzy w wykonaniu Marcina Krupp. Bardzo dobre minuty wykonania Tomasza Tokarka. O przerwę poprosił prowadzący zespół Radio Klakson. Jeszcze trzy zdania w ogóle o samym pomyśle na te rozgrywki. Od kilku lat czuwa na tym nasz dawny kolega. Zaczepił się na krótko w telewizji Piotr Pelc. Myślę, że dzięki niemu te rozgrywki zyskały na dynamice. Coraz więcej zespołów zgłasza się do gry. Pierwsza, druga, trzecia liga. Naturalny system rozgrywek, awanse i spadki. Coraz lepszy zresztą poziom. No ale brak mi tu rzeczywiście tych, którzy w przeszłości byli gwiazdami nie tylko polskiej koszykówki. Tak było do niedawna w zespole Basket Shopu i Tomasz Garliński, i Leszek Chudeusz, Ryszard Prostak, Jerzy Frołow. Ale coraz ich mniej. Natomiast przed chwilą Marcin Krupa, 6 punktów na koncie zawodnika grającego z numerem 15 na czarnej koszulce zespołu Radio Klakson. No i 35 na koncie koszykarzy Radio Klakson, 46 mają koszykarze Edge Computer. I z szóstką Marcin Michałowski. 15 Marcin Krupa. Wziął na siebie ciężar rozgrywania akcji, zdobywania punktów, ale nie zawsze to wychodzi tak jak przed mniej więcej 30 sekundami. Ostra walka. Piłka nie trafiła do kosza. Później walka o jej odzyskanie. I drugi faul Tomasza Pamina grającego z numerem 13 w drużynie Edge Computer. Habala do dole, przed chwilą z czwórką Łukasz Biernatowski. Błąd, podstawowy błąd kroków i rozpoczynają koszykarze grający w białych kostiumach. Augustynowicz. 12 to oczywiście Łukasz Augustynowicz. A z 15 jego brat Sławomir. Łukasz bardzo skuteczny, choć moim zdaniem grający zbyt indywidualnie. Często to się odbija na wynikach zespołu Edge Computer, choć w sumie jest to bardzo mocna ekipa. Fauna Mirosławie Czerniakiewiczu. Do tej pory zdobył 10 punktów, ma szansę, by powiększyć ten dorobek o kolejny punkt, bowiem wykonywać będzie dodatkowy rzut wolny. Prezentowaliśmy Państwu wielokrotnie mecze o mistrzostwo koszykarskie Ekstraklasy. Pokazywaliśmy także mecze o punkty w drugiej lidze męskiej, w pierwszej lidze żeńskiej. To jest odpowiednik tej drugiej ligi męskiej. Przed chwilą punkty Łukasza Biernatowskiego. Kontynuuje. Ale Tomasz Tokarek. 14 punktów. Chyba dzisiaj czarny koń w białej ekipie Edge Computer. 14 punktów do tej pory na koncie tego zawodnika. Wcześniej dwie bardzo dobre akcje za dwa. No a teraz rzut za trzy, za nie 6 metrów 25 centymetrów. Tomasz Tokarek urasta do rangi, do miana zawodnika numer 1 finału, wielkiego finału 10. edycji w Rondach.
Folek. Pierwszy rok, ale dziękuję. Zostawiony bez opieki. Krupa nie trafił i okazja dla gości do kontry. No ale cóż z tego, oni nie trafili, przejął piłkę. Brońcy z numerem 6, Marcin Michałowski, numer 6 na czarnej koszy, popełnił błąd kroków. Okazja do punktów, nie trafił Augustynowicz. Łukasz Augustynowicz, ale w tej chwili Mirosław Czerniakiewicz. Obok Tomasza Dokarka, najskuteczniejszy zawodnik zespołu H Computer, zdobywa kolejne punkty. Przewaga wzrasta aż do 17 oczek, 54 do 37 dla zespołu grającego w białych strojach. Łukasz Biernatowski zdobył punkt, a w tej chwili nie trafił. Drugi z braci Augustynowiczów, Sławomir, był jednak faulowany, będą dwa rzuty wolne. Czwarty faul Grzegorza Kwolka. Szczerze mówiąc, rozczarowujemy poziom meczu finałowego. Na znacznie wyższym stały oba mecze półfinałowe, zacięte. Mimo niezłej gry w obronie wszystkich zespołów, wysokie rezultaty, duża skuteczność z gry. Dziś z jednym i drugim elementem jest, delikatnie mówiąc, nie nadzwyczajny. Biernatowski do Michałowskiego, rzut niecelny, okazja do kontry. Augustynowicz. Łukasz Augustynowicz do Tomasza Pamina. Będą dwa rzuty wolne dla zespołu H Computer. Zapewne niewielu z Państwa wie o tym, że nie sędziują tutaj zawodowi sędziowie zrzeszeni w PZKoszu. To także osiągnięcie tej odmiany gry w koszykówkę. Szkoleni jakby na użytek w rondby spisują się co najmniej przyzwoicie. Tomasz Panin, jeden rzut celny, 57 do 39 i w roli atakujących gospodarzy, czyli Radio Klaksu. Łukasz Biernatowski, długo okazuje, długo, 12 sekund do końca akcji, nie bardzo ma komu podać, nie bardzo też wie, co ma zrobić. No i to było aż nadto widoczne, próbował podać do Radosława Gintera, który pojawił się na parkiecie przed mniej więcej 30 sekundami. Bardzo złe podanie. No i drużyna H Computer. Jak mówiłem, jest to porywające widowisko. Sporo błędów z obu stron. Właśnie teraz mieliśmy tego najlepszy dowód. Sławomir Augustynowicz pojedzie do końca. 14 punkt tego zawodnika. On także był bohaterem spotkania półfinałowego wygranego przez H Computer, jak mówiłem, z Rekpolem po znakomitym spotkaniu. Początkowo wyraźnie prowadzenie drużyny H Computer, potem przejął inicjatywę Rekpol, ale końcówka należała do komputerowców. No i teraz szybka akcja, faulowany Tomasz Tokarek. Tak mi się wydawało, okazuje się jednak, że nie, że błąd popełnili koszykarze grający w białych kostiumach i rozpoczynają klaksonowcy. Mało to słyszalne dzisiaj radio. Znacznie lepiej odbieramy je w naszym telewizyjnym reporterskim samochodzie. I teraz świetnie, bardzo dobrze do Tomasza Tokarka. Znalazł się pod dziurą. 16 punktów Tomasza Tokarka, 14 w tej kwarcie i 61 do 39 już w tym momencie deklasacja klaksonowców. Tu się już nic wielkiego chyba zdarzyć nie może.